jeszcze mało. Ty dajesz ostatnio z blanką. No i? Podobasz się jej. Nie ma co, niezła laska. Miejsce matematyki jest w każdej dyscyplinie naukowej, a jedną z jej najważniejszych pojęć funkcja przewija się niemal w każdej dziedzinie. Umiejętność czytania wykresu funkcji, analizowania go, interpretowania informacji, jakie ten wykres niesie oraz przetwarzania tych informacji jest niezbędnym elementem zdobywania nowej wiedzy oraz pogłębiania wcześniej nabytych umiejętności. Poniższe przykłady pokażą zastosowanie wiadomości o funkcjach w biologii, chemii, fizyce i medycynie. Biologia. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność pomiędzy liczebnością 3 gatunków porostów w ekosystemie leśnym a zawartością dwutlenku siarki w powietrzu. Przeanalizujmy ten wykres. Z wykresu można się dowiedzieć, że stężenie dwutlenku siarki w powietrzu wpływa na liczebność takich gatunków porostów jak brudaczka kępkowa, złotorost proszczepiony oraz misecznica proszkowata. Istnienie tych gatunków w ekosystemie leśnym zależy od wysokości stężenia dwutlenku siarki w powietrzu. Poniższe przykłady pokażą zastosowanie wiadomości o funkcjach w biologii, chemii, fizyce i medycynie. Zgubiłem. Dzięki. Ile chcesz? Za co? Co zaszyb? Nic nie trzeba. Nie, za szybkiego lodzika. Dobra, idziemy. No. Stary. Nie obrażaj się. Myślałam, że umrę, jak usłyszałam moje nazwisko. A nie było tak źle. Wiesz, myślałam, że będę miała jakąś taryfę ulgową, skoro jestem tu tylko tydzień. Luz i papier toaletowy to dwie rzeczy, których nie ma w tej szkole. W którą stronę idziesz? Pokaż mi miasto. Jest taka ładna pogoda. Przepraszam, ale nie mam czasu dzisiaj. No chodź na chwilę, Emil. Dobra. Chciałbym się kiedyś wyrwać z tej dziury. Z dziury? To istny raj w porównaniu z tym, gdzie mieszkałam tydzień temu. Chodźmy tędy. Tam nie ma nic ciekawego. No chodź. Przepraszam, ale kto tu kogo oprowadza? Ej! Ej, oddaj go! to... Emil! Co jeśli wszystko to iluzja, kłamstwo? Wszystko, czyli? Gwiazdy. One już nie istnieją, są już tylko iluzją. Ale nie kłamstwem, one istniały. Istniały. My też istniejemy i przystaniemy pewnego dnia. Filozofowie z was średni, ale za to niespodzianki robicie niezłe. Tam. Blanka nas zmusiła. Nieprawda. Kto z was wraca tam, gdzie ja? Zapomniałeś, że mieszkamy koło siebie? A kto powiedział, że chce z tobą wracać? Emil, a ty co, nie idziesz? Jutro sprawdzian. I 2 kartkówki. Ja poleżę jeszcze chwilę. Na razie. To ja też tu zostanę. Cześć. Cześć. No, na razie. Czego tak szukasz? Książki. Naprawdę? A jakiej dokładnie szukasz? Kama Sutry. Wiesz, gołych bab to ty tu raczej nie znajdziesz. Nie tam, ty mi wystarczysz. Jak zobaczysz gdzieś lot nad kukułczym gniazdem, to daj mi znać. Daję znać. Zaraz dzwonek. Sprawdzian z chemii, pyta z fizyki, do tego jeszcze kartkówkę z majcem. I na żadne z tego nie umiem. Nie musisz. Co? Ucieknijmy. Serio? Chcesz się tu siedzieć? Nie? To idziemy. Daj spokój, nie. Emi... Nie. Zapraszam Państwa do klasy. Gdzie idziemy? No nie wiem, nad rzekę? No to kawał drogi. Tam pojedziemy autobusem. Masz coś? Nic. Nie rozumiem. Ostatnio łapała jedna za drugą. Tak, to lepsze niż siedzenie na majce. A, mam to w dupie. Zabieramy się. Ale kurwa pedał. Ile za ladzika? Co to wczoraj byliście? Czemu mi nic nie powiedzieliście? Zamknij się. Słucham? Co to jest? Zostaw to. Przepraszam, mogę iść do toalety?